Witajcie, to ja Dax, to jest nowy odcinek serii Zagrajmy w Pokémon Silver. W tym odcinku kontynuujemy grę w mieście New Barktown. Dzwoni nas profesor M. Więc... co mógłby ten starzec chcieć? Ohoho. To jest ticket. Ohoho. Da nam bilet na pokład. Statku w Olivine City. Tak właśnie, więc my ruszamy teraz do Olivine City. Fly. Idziemy Olivine City tutaj. Leć, Drake, leć. No to ale nie są takie duże, nie wiem jak on mnie uniósł. W tych... zwany ten Noctowl. Nie wiem. Może Fly daje dodatkową moc w skrzydłach. Idziemy. Welcome! To Fast Ship. SS Aqua. Tak właśnie to jest... pokład statku Aqua. Więc ruszamy. Wpuść mnie ty starczo. Aha. Więc ruszamy na ten statek. Nic już nie możemy wyjść, teraz w tej chwili statek płynie. O, ty stary dziadu. Jakiś dziad mnie, przepraszam, żebym go przepuścił. Więc może pozwiedzajmy najpierw spokoje tutaj. Mamy pusto. No, SS Aqua to jest taka wersja ulepszona z Jane, SS Ain. Mamy tu kilka walk do rozegrania. Kilka ludzi, których chcę przegrać, żeby mu się zmierzyć. Pięknie. Niech walczą. Jeśli tego to pragną, to niech walczą. Nikt ich nie zmusza. Aha, slash. W końcu sens slash. Powoli wszystkich roz... zwalę. Golem! Dobra. Nie bawimy się tak. Poseidon, wyjdź. Już to jeszcze bez przypisania tak... przydałby się... rozwalanie szybszych. Więc surf. I żegnaj Golem. Golem to kamienny Pokémon, tylko już znacie z... z Kanto. Więc żegnam Golema. Więc teraz będę płynął do... Kanto. Tego tego normalnego Kanto. O, mam 29 koła. Więc spoko, lecimy dalej. Mamy tutaj pięknie nasny pokój. Gdzie nic zupełnie nie ma, nic nie opłaca nam się. Tutaj jakiś dziad. Mamy tu komputerek, z którego możemy skorzystać oczywiście. Ale to bez sensu jest robienie takich. Więc ruszmy na drugą stronę. O, tu mamy kolejne pokoje. Zgadnę też trzy. Jakiś grubas, co z nią gadać. I walczymy z nim, pięknie. Nie jest bardzo... kolejny z tych nie jest trudny, on w ogóle... posiada... Koffingi chyba, Koffinga... nie jest silny, więc... chciałbym z nim gadać. Nie traktujmy go jako silnego. Żegnaj. Nie padał jak... więc kolejny styk, niedługo skończę tą serię, bo zostało mi tylko rozwalić liderów Kanto. Tak właśnie, Kanto rozwalić. Potem będę musiał na luzie już zacząć w Sapphire. Które jest nawet fajne. Widzieliście co ja tam robiłem w Sapphire? Proszę was, sprawdźcie ten test i powiedzcie jak to. Czy coś mam poprawić, coś mam zmienić.
póki jeszcze nie wydam tej serii, ani potem już będę robił naprzód te odcinki, więc za dużo będziecie mieli do gadania. Chciałbym, żebyście coś... żeby ta seria była jak najlepsza. Dlatego chcę, żebyście mi pomogli z nią w tym. Po prostu ocenili ten test i tak dalej. Po prostu. Zwyczajnie naciskam już spację. Ale ciśnijmy dalej. Dobrze. Miltenie. Kolejna kasa. Tutaj to nic więcej nie ma, chyba raczej. A tutaj mamy nic. Bardzo wielki nic. Tu mamy dwie walki oczywiście z jakimś grubaskiem. Nic chyba z tymi dziewczynkami. Z tymi dziewczynkami i z tym grubaskiem. Uuu, Delibird. Haha, mój ulubiony. Ice Pokémon. Confusion. I co powie mi pan na Confusion? Ile mu zajdzie życia? O, prawie do końca. Niedobrze. Prezent. Au! On jest bardzo dobry. Miast jego prezent uzdrawia nas nawet. Żegnaj, Delibird. 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 Będziemy dalej walczyć z kolejnymi. O, to są dziewczynki. One mają dwa Pokémony, a to dziewczynki. One mają akurat dwa Pokémony w formie dziecka. Jakim są Teddy Ursel i Fanfi. Więc Teddy Ursa. Się zadziała ciebie. Uuu, to słabo. A Teddy Ursa jest chyba dobrym psychicznych atakach, nie jestem pewny. Czy to Balha nie działa, bo to Teddy Ursa. Confusion. Nie jestem pewny, jaki to jest typ Pokémon normalny, mi się że pamięta. To jest chyba raczej normalny. Co mnie liżesz, no? Słodki jesteś, ale nie licz mnie. Trochę higieny. Więc tak. Nie są bardzo tutaj wyzwaniem. Bym się postarał, to bym ich rozwalał za każdym strzała. Ale po prostu Fanfi, jak mówiłem, Fanfi wyjdzie. Nie jestem zbyt bardzo silny Fanfi. Ale Fanfi... jego ewolucja... jaką miał ewolucję? Ach, zapomniałem. Kurde! Jak miała ewolucję Fanfi? Ja ją pamiętam, no. Przecież widziałem, że można go złapać, bo wiem. Już te... Donphan, no, Donphan. No, Donphan. Dobrze sobie przypomniałem, bo... Nie no, byłem niedawno Victoria Auto, więc... Wszystko zapomnieć. Mamy tutaj... tego dziadka. Hello, son! Nie może znaleźć swojego grand... coś tam, nieważne. Więc tu mamy... Przebuść nas... Czerwniaczku jeden. Dobra, porównajmy z tym, ten czerwniaczek nas... podtrzymuje. Idziemy. I możemy teraz... dokładnie... w którym pomieszczeniu? Trzecim? Czwartym? Tutaj, o... nie. Trzecim chyba. Zmierzyć się z tym oto gościem. Let's battle! Wohohoho. Nie jest to jest bardzo silny. Siedem Machopa. Machopa. Czy chop normalny. I chyba... jego ewolucję, jeśli dobrze myślę, to widzicie, psychicznie jest bardzo efektywny. Nic nie muszę nawet zmieniać. Psyduck. No to powiedzmy się może Shadow Ballem. Czyli no,
nie wiem, czy co, jakby to nazwać, wielkim pierdem. Machoke też jest takim trochę silny. No nie wiem. Hardcore'owy koksu. Normalnie Chuck Norris. Dobra, idziemy dalej. Zwiedźmy do końca ten statek. Żeby ruszali dalej, no... No co? Dobra. Wynocha mi stąd. Więc możemy teraz spokojnie zwiedzić dalszą część statku. Czyli ten dół, który przed tym stał nam bradykowany przez jakiegoś... takiego gościa. Tego właśnie, tego gościa, zblokował nam te przejście. A, ten gościu nic nam nie dał oprócz walki. A to za bardzo nie jest nam potrzebny, mamy tego no, pod dostatkiem. Walcz! Kolejny dziad. Raticate, on bardzo... Milton, zniszcz kolejnego. Nie, Headbutt. A może nawet być. Na nas coś uzdrowił? Czyżby? Nie da, już go wykończę tym Headbuttem. I nie będę się. Otoczkową z nim. Dawa następnym. Tutaj przeciwnikiem będzie? O, level up dla Jacka. Raticate, oh my... Dobra. Nie chciałem być niegrzeczny, ale confusion. Bye bye. Nie. A nie. To jest normalny typ, nie działa, ale nie dobrze. Confusion. Dobra. No dawaj. Pokaż. Confusion. Tak właśnie. Więc żegnaj. Jeff Defeated. Czyli przegrałby nam Jeff Defeated. O. Walczmy z tą dziewczynką przy okazji. Kasa zawsze się przyda. Przyszedliśmy. Ale z nami walczy z Seekingiem. Seeking. Też on znany dobrze. Ciekawe jak działa Shadow Ball takiego... ryba Pokemona. Horn Attack. Ło. No ale nie wiem jak... Użyjmy wielkiego pierda. Ło. Taki atak, taki te dupy trochę. Dawaj kasę, 1300. To nie jesteś taka bogata. Item. On posiadał amulet coin, dobra, no to... Dajmy mu z powrotem tego amulet coina. Dobra, i ruszajmy dalej. Przydało mi zawsze się kasa. Większy kilocia przyda, a to już koniec gry. No ale... Jak potem ma brakować, to lepiej... Teraz. Jakaś dziewczynka. Przyznał sobie kapitan. Więc co teraz? Ołcie. Aha, on szukał swojej... Szukał swojej wnuczki. Dlatego... Metal Coat. Dostaliśmy pięknie. Już do... Z Aqua dopłynął do portu w Vermilion City. Ale to już w następnym odcinku. Co tam się będzie działo w Vermilion City zobaczycie w następnym odcinku. Nara ludziska.